Polskiego Radia. Krzysztof Ćwikliński. Musisz mnie wysłuchać. Zamknij okno, proszę. Dobrze. O tej porze w Tel Awiwie robi się już gorąco. Mnie jest zimno. Stare kobiecie, zawsze i wszędzie jest zimno. Nalej sobie czegoś. O. Nie wiem, po co ja to trzymam, przecież nie piję. Czasem coś kupię i też nie wiem dlaczego. Gdy będziesz wychodził, weź sobie jakąś butelkę. Dziękuję. Nie ma za co. Wiesz, jak to się mówi? Wypijesz za moje zdrowie. Aha, z rozkoszą. Czy wypijesz, czy nie, wyjdzie na jedno. Wiesz, co powiedział Lister, gdy go poproszono o definicję zdrowia. Zdrowie jest to stan prowizoryczny, który nie wróży nic dobrego. A no właśnie. Źle się dziś czujesz? Źle się czuję od lat. Wiesz o tym, więc daruj sobie, mój drogi. Słyszałam, że to dobre wino. Bagatela. Paul Giron. 15-letni. Chyba są tego dwie butelki. Zabierzesz je sobie. A te weź i postaw. Tutaj nie będziesz przecież ciągle wstawał. Skąd pewność, że zadowolę się tylko odrobiną? Ciebie nigdy nie zadowoli odrobina. Niczego. Jesteś maksymalistą. Mam pewną rzecz do załatwienia. Sama tego nie zrobię. I ty mi pomożesz. Dlatego cię zaprosiłam. Wszystko, co zechcesz, moja droga. A co to za sprawa? Musisz mnie wysłuchać. Wybacz, ale nie rozumiem. A co tu jest do rozumienia? Musisz mnie wysłuchać i zapamiętać. Bo to ważne. Wiesz, co to było ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej? Oczywiście, że wiesz. Pytam retorycznie. Die Endlösung der Judenfrage. Prawda, że zgrabne określenie. Taki eufemizm. Co to takiego konferencja w Wannsee? Też wiesz. Tam omawiano szczegóły techniczne. Zachowały się protokoły, pewno czytałeś. Nie czytałem. Więc posłuchaj. Protokołował Eichmann. Był tam pewien człowiek, nazywał się Józef Müller. Pewnie nie słyszałeś, zastępca Franka. Po wojnie powieszono go w Krakowie. Przed sądem bronił go Żyd, mecenas Bertolt Rapaport. Z urzędu, nie z własnej woli. Ale podobno bronił znakomicie. Z klasą, godnością. Zdziwi cię to słowo. Z poświęceniem. Zbijał punkt po punkcie akt oskarżenia, a oskarżał też Żyd Reisler. Wtedy nazywał się Sawickim. W mowie końcowej Rapaport odwołał się do miłosierdzia chrześcijańskiego. Oni wiedzieli, co to miłosierdzie? Niektórzy wiedzieli. Rapaport w mowie końcowej miał podobno powiedzieć, że w więziennej celi umarł zbrodniarz, a narodził się uczciwy człowiek. Cudowna metamorfoza. Ale to zbyt piękne by było. Było prawdziwe, tak. A któż to może wiedzieć? Do rzeczy. Wannsee Müller domagał się, żeby
ostateczne rozwiązanie rozpocząć od Polski. Wtedy to nazywało się generalne gubernatorstwo. Tak to się nazywało. I rozpoczęto od Polski. Nie myśl, że z powodu przysłowiowego polskiego antysemityzmu. Logistyka, mój drogi, i tyle. 11 milionów ludzi do wymordowania. W Polsce 3. Trzeba było to jakoś zrobić. Ja byłam jedną z tych 3 milionów. Albo 11, jak wolisz. Miałam wtedy 22 lata. To był 42 rok. Spod jakiego jesteś znaku? Waga, 6 października. Ja spod koziorożca. 17 stycznia. Byłam piękna. Naturalnie przed wojną. Potem to się zmieniło. Lepiej było nie rzucać się w oczy, zwłaszcza z moją urodą. No i raczej nie pokazywać się w moim towarzystwie. To nie znaczy, że siedziałam w szafie czy kominie. Nie. Przynajmniej na początku były jakieś pozory normalności. Szybko się skończyły. Wydostałam się z getta. Zaczęłam się ukrywać. Chciałam żyć. Życie to był mój jedyny cel. Po aryjskiej stronie miałam przyjaciół. Pomagali, choć byli tacy, którzy udawali, że mnie nie znają. Bali się. Ja też się bałam, tylko bardziej. Zmieniałam kryjówki, papiery. Wciąż nazywałam się inaczej. Już nawet nie mogłam zapamiętać jak. Wszystko mi się mieszało. Były chwile, że chciałam w biały dzień wyjść na ulicę i spotkać jakiś patrol. Jesienią 43. To było bardzo ciepła jesień. Jakoś w połowie września ukrywałam się wtedy w samym centrum Krakowa. Przyszedł Jan. Lena, to jest twój nowy Ausweis. Nazywasz się teraz Barbara Ostrowska, córka Stanisława i Zofii z domu Jaraczewskiej. Urodziłaś się 25 lipca 1921 roku w Krakowie. Pracujesz w firmie spedycyjnej Wagnera. Tu masz kankartę. Dokładnie to samo. Wyznanie, zawód, meldunek. Co będzie, jak sprawdzą? A kto ma sprawdzić? Byleła się nie zorientuje. To są dobre papiery. A jeśli się zorientuje? Przestań. To są dobre papiery. Naucz się wszystkiego. Jakby cię ze snu wyrwali, to masz recytować jak inwokacje w liceum. Zresztą to tylko na jakiś czas. Jak to na jakiś czas? Na jakiś czas, bo jutro wyjedziesz z Krakowa. Pojedziesz do Warszawy. A Warszawa to wielkie miasto. Tam łatwo się ukryć. Gdzie niby mam się ukryć? Nikogo tam nie znam. Tym lepiej. Tu masz polecenie wyjazdu. Autentyczne. Lekko przerobione. W Warszawie weźmiesz dorożkę. Nie rikszę. Dorożkę. Pojedziesz na Odolańską, numer domu 22, róg Wiśniowej, mieszkania 3. Nazwisko Choiński. Powiesz mu, przywożę pozdrowienia od wuja Anzelma. On odpowie, doskonale, martwiłem się o niego. Potem zajmie się resztą. Możesz mu ufać tak jak mnie. I jak go poznam? To znaczy, jak wygląda? Wysoki, szczupły, z bródką, 50 mniej więcej. Nosi muszki. Wyłącznie. Nawet w domu? Będzie dobrze. Jedziesz jutro o 10 do Kielc. Tam przesiadka. Przed 3 masz pociąg do Warszawy. Dojedziesz, będzie 6. Tu masz pieniądze. Spakuj co najpotrzebniejsze. Weź jakąś książkę, najlepiej niemiecką. W podróży będziesz czytać. Bilet już kupiłem. A ten szmalcownik? Dostał czapę. Dlatego musisz zniknąć. Wlej sobie jeszcze. Lubiłam patrzeć na mężczyzn pijących koniak. To rodzaj sztuki. Wyższa umiejętność. Ty ją opanowałeś do P.
perfekcji, mój drogi. Przesadzasz. Ani trochę. Wiesz, co to był szmalcownik? Oczywiście wiesz. Szantażysta. Ten ostatni był wyjątkowy. Mistrz w swojej profesji. Podziemie wydawało na takich wyroki śmierci. Jan był w organizacji, to niewątpliwe, ale w jakiej, do dzisiaj nie wiem. Wtedy widziałam go ostatni raz. Nie szukałaś go po wojnie? Nie. Nikogo nie szukałam. Chciałam mieć amnezję. Najlepiej całkowitą. Nie szukałam ze strachu. Bałam się, że nie żyję. A tak przez te wszystkie lata mogłam myśleć, że przeżył, że starzeje się jak ja, że jest miłym staruszkiem, który karmi gołębie na rynku i spaceruje po plantach. Nie spałam całą noc. W biały dzień przeszłam z Ogrodzkiej na Basztową. Wbrew logice. Znasz Kraków? Kraków? Nie. Wybrałam najdłuższą drogę. W dodatku za rynkiem skręciłam w lewo, a nie w prawo. A dworzec był w prawo. Ale musiałam. Nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Nie byłam Rachelą z wesela, ale pomimo to... Zresztą, gdy zmieniałam kryjówki, nie przewożono mnie przecież zawiniętej w dywan. Na Basztowie wsiadłam do tramwaju. To był tylko jeden przystanek, ale zaryzykowałam i nic. Zwyczajna dziewczyna z walizką, torebką, w letnim płaszczyku. Na dworcu Banszuce. I też nic. Wsiadłam do pociągu. Pociągi wtedy różnie jeździły, bo na wschód szły transporty wojskowe, ze wschodu pociągi szpitalne. Deutschland siegt an allen Fronten. My to siegt zmieniliśmy na liegt. Fantastyczne, nie znałem tego. Śmierć to straszna broń. Wiesz, co zalecał Luther w walce z diabłem? Gdy wszystkie sposoby zawiodą, wyśmiać go. Ale do rzeczy. Miałam pewien kłopot z książką. Nie miałaś książek? Nie gniewaj się, mój drogi, ale mówisz tak, jak ktoś, komu się wydaje, że książka to mało ważny szczegół. Otóż dziś może to istotnie bez znaczenia, ale wtedy... Zresztą rzeczywiście nie miałam książek. Wyobraź sobie kogoś uciekającego z getta z biblioteką. W tym mieszkaniu przy Grodzkiej to była oficyna, ale ładne mieszkanie, trzypokojowe. Zajmował je przedwojenny generał z żoną. To był wtedy bardzo chory człowiek. Miał Parkinsona. Proszę, proszę wziąć tę książkę, pani Meno. To jednak wielka literatura. Znam ją. Dobrze. Zatem może pani tylko udawać, że czyta. A gdy się to wszystko skończy, przeczyta pani jeszcze raz spokojnie. Rozsmakuje się w tym pani, choć to też gorycz, tylko inna. No, bibliotekę mamy sporą, ale niewiele w niej dzieł niemieckich. Mąż lubił... lubi. Altenberga, Saltena, Krausa. No, Krausa. Znał osobiście. Ja zawsze wolałam Francuzów i Rosjan. Bardzo przeżyłam śmierć Mereszkowskiego, proszę mi wierzyć. Ach, może to dziwić u Wilnianki, tak? Dobrze pamiętam napisy Gawarit...
Po polski Vesperszczajca. No ale literatura, sztuka to co innego. A po ślubie zamieszkaliśmy pod Wiedniem, Wiener Neustadt. A potem wybuchła wojna, syn był malutki. No ale co ja pani opowiadam? Ja proszę opowiadać, bardzo lubię pani słuchać, pani generałowo. No nie, tyle razy prosiłam pani Meno, proszę się tak do mnie nie zwracać. Pani Stanisławo, najzupełniej wystarczy. Nie, nigdy tego nie lubiłam, mąż też, poza wojskiem oczywiście. Tak, ciągle z miejsca na miejsce, aż się sama dziwię, że zgromadziliśmy taką bibliotekę, że nie przepadła gdzieś po drodze, wciąż przeprowadzki. O, gdzie myśmy nie byli? Mój mąż dowodził dywizją najpierw w Toruniu, potem w Modlinie. Odprowadzę panią jutro. Nie, pani Stanisławo, dziękuję, ja muszę sama. Rozumiem, nie będę nalegać. Rozumiem panią. A gdyby okna nie wychodziły na podwórze, to zobaczyłybyśmy Wawel, tak? Właśnie. No i może w którymś oknie jego lokatora. Moja teściowa była rodowitą Niemką, zmarła 8 lat temu. Wielu krewnych męża to Niemcy. Jeden z nich jest tutaj, podpułkownik, lekarz, chirurg. Mam nadzieję, że ratuje życie, a nie je odbiera. Otóż ten człowiek, ten krewny męża, przysyła tu czasem bilety wizytowe, ordynansa z kwiatami, jakieś prezenty. Wszystko jest odsyłane. Mąż nie zgodził się z nim spotkać. A jak czuje się dziś pan generał? Ja nie mam złudzeń, pani Meno. Rok, dwa i zostanę sama. No to nie ma lekarstwa. Wszystko w ręku Boga. Ale jest syn. Którego już pewnie nigdy nie zobaczę. To ja kazałam mu wyjechać jeszcze przed wojną. Naprawdę nie chce pani, żebyśmy poszły razem? Naprawdę. To dla mnie ważne. Dobrze, przygotuję pani coś na podróż. W podróży człowiek szybko robi się głodny. Ja nie będę głodna. No, przeciwnie, będzie pani i to nawet szybciej, niż o tym pani pomyśli. Pani generał, pani Stanisławo, trudno mi znaleźć słowa. Ja wiem, że słowo wdzięczność to mało. Ja nie wiem, o czym pani mówi, pani Meno. Nie wiem, o czym pani mówi. Generalowa dała mi Fontanego Effie Briest. Znakomity wybór. Mam ją do dziś. Zawsze podziwiałem twoją bibliotekę. Bibliotekę, zaraz bibliotekę. Uzbierało się przez lata trochę książek. No, lekko licząc, kilka tysięcy. No, blisko 4. Ich los jest już postanowiony. Ty je dostaniesz. Choćby z tego względu musisz kupić sobie większe mieszkanie. Jak ty w ogóle możesz mieszkać w takiej klitce? Nie narzekam, przyzwyczaiłem się. Do tego wspaniałego daru, wybacz, nie mogę przyjąć. To jednak nie jest butelka żyroda. Dość tego. Musisz kupić większe mieszkanie. I tyle. Wzięłam w tę podróż Effie Briest. Pociąg mój nie miał opóźnienia. Nie było po drodze żadnej rewizji. W Kielcach byłam punktualnie. Miałam jakieś 2 godziny. Pojedynczy człowiek rzuca się w oczy. Tłum nie ma kształtu ani wyrazu. Wtedy w poczekalniach dworcowych zawsze był tłum. Wszyscy wyglądali tak samo. Pani do Kielc? Nie, jadę jeszcze dalej, do Warszawy. Na handel? Walizka, widzę, ciężka? Nie, jadę do rodziny. Takie różne drobiazgi. Nie ma się co bać. Trzeba sobie radzić. I trzymać się razem. W kupie.
łatwiej przetrwać. Ech, takie czasy, panienko. A jeśli trzeba, ja na handel. Sprzedam, kupię i wracam. Bóg miłosierny, da się radę, nie zginiemy. Tak, nie zginiemy. Chodź! Chodź! Stój, ty przetęta żydówko! Żydowskie ścierwo. Papie! Dokumenty! Szybko! Jest to! Jest! Śmierdząca suko. Idziemy! Los! Los! Stój! Tu zostaniesz, żydowska kurwo. Gestapo się tobą zajmie. Proszę, zechce pani usiąść. Czy pani pali? Nie, dziękuję. To był młody mężczyzna. Miał może 30 lat. 32, 33. Oficer gestapo. Nie wiem jakiego stopnia. Nie znałam się na tym. Elegancki. Mundur jak spod igły. I wcale nie czarny, jak pokazują w filmach. Zielony. Szatyn. Krótkie włosy. Ładne, ciemne oczy. Jakieś takie smutne. Miał piękne dłonie. Zwróciłam na to uwagę, gdy zdjął rękawiczki. Pomyślałam wtedy, ma palce pianisty. Pewnie gra na fortepianie, Schumana. Oni wszyscy grali na fortepianie i kochali zwierzęta i mieli duszę artystów. Nawet bili, tak jak wielcy artyści, piszą, grają, malują. I tak zabijali. Wydaje się pewnie dziwne, ale podobał mi się jako mężczyzna. Jakiś dyskretny spry, nienaganne maniery, przyjemny głos. Pamiętam ten głos. Pachniał doskonałą wodą kolońską. Nie wiem, co to było, ale skądś znałam ten zapach. W innych warunkach, w innym świecie. Ale nie było innego świata. Był tylko ten. I właśnie się kończył. Pamiętam, co jeszcze pomyślałam. Takie rzeczy się pamięta. Pomyślałam, to ostatni mężczyzna mojego życia. Wtedy zdecydowałam. W jednej sekundzie. Ten pan, który mnie zatrzymał, nie pomylił się, jestem Żydówką. Ukrywałam się w Krakowie. Ojciec był, to znaczy jest lekarzem. Nie wiem, czy jest, to znaczy, czy żyje. Czy mama też żyje, bo rodziców zamknięto w getcie, potem chyba gdzieś wywieziono. Ja uciekłam, ukrywałam się. W mieszkaniach, na strychach, w komórkach. Raz jadłam dobrze, to znów głodowałam. Ja wiem, że zginę. Nie boję się.
Bałam się, gdy uciekałam, ale teraz już nie. Mój przyjaciel dał mi nowe papiery i powiedział, że... powiedział, jedź do Warszawy. Warszawa to wielkie miasto, tam łatwo się ukryć. Pani przyjaciel ma rację. Warszawa to wielkie miasto. Tam rzeczywiście łatwo się ukryć. Pani dokumenty, proszę je schować. Weźmiesz walizkę i odprowadzisz panią do warszawskiego pociągu. Znajdziesz miejsce siedzące przy oknie. Przez wiele lat zastanawiałam się, dlaczego to zrobił. Nigdy nie poznam odpowiedzi. Nawet tego, co wiem, powiedzieć nie mogę. Nie mogę powiedzieć tu i teraz, dopóki żyją ci, którzy czują w nozdrzach zapach dymu z pieców krematoryjnych. Nie mogę powiedzieć, nie stałam się popiołem i dymem tak jak oni. No, bo tak postanowił. Ktoś, o kim niczego nie wiem i nigdy niczego się nie dowiem. Dlaczego to zrobił? Możliwych odpowiedzi jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Może poczuł się panem życia, a nie panem śmierci. Wiedział, że zrezygnowałam. Może pomyślał, nie, nie będzie tak, jak ty myślisz. Będzie zupełnie inaczej. Tak jak ja postanowił. A może był zimnym estetą, który z płonącego domu uratował piękną figurkę z saskiej porcelany? Może miał taki kaprys? Może mu się podobałam? Może dostrzegł, że on podoba się mnie? Może czytał w moich myślach? A może po prostu był człowiekiem, a nie bestią? Wiele chyba nie ryzykował. O, mój drogi, jak ty mało wiesz. Ryzykował. On doskonale wiedział, że ten żandarm wie, że się nie pomylił, że jestem Żydówką. W tym momencie jeszcze panował nad sytuacją. Ale gdyby żandarm zdecydował się złożyć na niego donos, co wtedy? Żandar musiał zatem zostać przekonany, że się jednak pomylił. Oczywiście, masz rację. Zwykle mam rację. Niełatwo z tym żyć. Ale nie lubię ludzi, którzy zawsze mają rację. Dlatego lubię ciebie. Nie tylko ja. Wszystkie twoje były żony też cię lubią. Przywożę pozdrowienia od wuja Anselma. To doskonale. Martwiłem się o niego. Proszę, proszę. Bierzesz pani wchodzi śmiało. Jaką miała pani podróż? Szczęśliwą. Nie spotkała pani żadna przygoda? A, to... Potknęłam się, wysiadając z pociągu. Drobnostka. Nic mi się nie stało. Płaszcz oddamy do czyszczenia, a co niezbędne, kupimy. Ja mam pieniądze. Ja również. Jest dobry zakład przy Nowogrodzkiej. Wybierzemy się tam któregoś dnia, ale proszę, proszę, proszę. Właścicielem jest były dygnitarz z Ministerstwa Skarbu, byłego ministerstwa... Boże, zdaje mi się, że wszystko jest byłe. Jest też czas teraźniejszy.
choć nie należy on do najlepszych, jest czas przyszły. Wskażę pani jej pokój. Pani zechce pewnie wziąć kąpiel, odpocząć. Ja przygotuję kolację. Proszę się nie gniewać, dość niezdarnie. Ale życie mnie nie nauczyło, a gosposia ma dziś wychodne. Czyżby panna Andzia? Nie, nie, Genowefa. I nie panna, tylko wdowa. Osoba godna, oddana. Oddana sprawie. Sprawie? Sprawie także. A pamięta pani, kto to śpiewał? Panna Andzia? Tak, pamiętam. Ziemińska. A, zna pani stare szlagiery. No, nie takie znów stare. Ten ma najwyżej kilka lat. A to cała epoka. Ale rozmawiamy, a ja nie przedstawiłem się pani. Proszę o wybaczenie. Nazywam się Aleksander Choiński. To jest moje prawdziwe nazwisko. Ja nazywam się Barbara Ostrowska i to nie jest moje prawdziwe nazwisko. Nazywał się Choińskim. Ale o tym dowiedziałam się 30 lat później. Zobaczyłam go na zdjęciu z Yad Vashem. Zaraz po wojnie wyjechałam do Francji. Ułożyłam sobie życie. Tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. Ale i stamtąd wyjechałam. Nie wiem, czy słusznie postąpiłam, ale wciąż pytałam siebie, gdzie jest moje miejsce. I nigdzie go nie było. Może wciąż uciekałam przed czym. Byłam już tutaj, gdy rozpoczął się proces Eichmanna. Mogłam na nim być, ale nie chciałam. Czytałam tylko w gazetach, najczęściej nagłówki. Zdziwisz się, ale nie interesowało mnie to. Gdy go skazano, podpisałam petycję do prezydenta o ułaskawienie. Jak wiesz, prezydent ją odrzucił. Dlaczego podpisałam? Bo chciałam, żeby żył. Stracono go, ciało spalono jak wtedy. Gdyby to było w mojej mocy, ułaskawiłabym go, żeby żył ze świadomością łaski. To byłaby kara łaski. Spalono go, a prochy rozsypano nad Morzem Śródziemnym, żeby nie miał grobu, żeby go zapomniano. A to najgorsze, co może spotkać człowieka. Grób to jest coś takiego, co przywiązuje żywych ludzi, co każe pamiętać. Coraz częściej o nim myślę. O Eichmannie? Skąd? Nie, nie o nim. O tym mężczyźnie. Wtedy, w Kielcach. Nigdy nie nazywam go gestapowcem, choć nim był. Nazywam go mężczyzną. Mam 84 lata. Niedługo umrę. Mena, daj spokój. Nie zaprzeczę. To zbyteczne. Niedługo umrę. A kiedy umrę, on umrze razem ze mną. On ocalił mnie. Teraz ja muszę ocalić jego. Obiecaj mi coś. Co takiego? Że to opiszesz. Dokładnie tak, jak usłyszałeś.
Nie potrafię, wiesz przecież, że nie jestem pisarzem. Więc znajdź kogoś, kto potrafi. Znajdź pisarza. Znajdziesz? Znajdę. Obiecujesz? Tak. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Krzysztofa Ćwiklińskiego pod tytułem Musisz mnie wysłuchać. Wystąpili Danuta Szaflarska, Andrzej Ferenc, Grzegorz Kwiecień, Wiktoria Gorodeckaja, Grażyna Barszczewska, Barbara Zielińska, Tomasz Marzecki, Krzysztof Banaszek, Kazimierz Kaczor. Muzyka Piotr Mos, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Andrzej Titkow.